Cześć wszystkim, witajcie moi drodzy, ja nazywam się Brot, a to są, to jest poradnik do gry The Sims. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jakie mamy kody w The Sims 4, jak je wpisać. Słuchajcie, po pierwsze, żeby uaktywnić konsolę do wpisywania kodów, klikamy CTRL-SHIFT-C i teraz wpisujemy frazę TESTING CHEATS TRUE, klikamy ENTER. Teraz, jak widzicie, mamy odblokowane możliwość kodów, wpisywania kodów do gry i używania pewnych przycisków, które nam umożliwią, ułatwią rozgrywkę. Możemy również wpisać komendę help, która pozwoli nam, która, dzięki której ujawnią się pewne komendy, który, którymi możemy się posługiwać, między innymi możemy włączyć FPS-y w grze, możemy włączyć fullscreen, czyli, prawda, całe okienko, HEADLINE EFFECT to jest pierwszy z takich przydatnych kodów pozwala nam na wyłączenie tych właśnie to co ma nasz SIMS, prawda? nad główką, właśnie tych tych, yy, tych chmurek takich no mamy też inne komendy, jak widzicie jest tu też TESTING CHEATS komenda TRUE, FALSE do wpisywania kodów jeszcze jest FREE RELAY STATE, jeszcze jest jedna komenda, słuchajcie teraz chciałbym Wam pokazać jak, jakie dają nam możliwości te kody? Po pierwsze, przytrzymując klawisz Shift, możemy, odblokujmy, możemy w dowolne miejsce teleportować naszego SIMA, jak widzicie. Oczywiście trzymając Shift. Możemy też resetować obiekt. To jest jedna z pierwszych zalet kodów. Kolejnym kodem jest przytrzymujemy Shift i klikamy lewym przyciskiem myszy na naszego, na naszego SIMA. Jak widzicie, możemy modyfikować mu potrzeby i możemy go uszczęśliwić, jak widzicie jest bardzo szczęśliwy nasz sim możemy jeszcze inne włączyć opadanie poziomu zaspokojenia potrzeb, możemy to wyłączyć prawda, czyli sim nas nie będzie miał żadnych potrzeb możemy też modyfikować sima jego wygląd, prawda i tak dalej i tak dalej, wszystko to jest możliwe, prawda kolejną opcją jaką dają nam te kody to wejdźmy sobie do trybu budowania Dzięki temu w trybie budowania przytrzymując lewy shift. Klikając lewym przyciskiem. Przepraszam. Oj, 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 oj oj, mi się tu niepotrzebnie to zrobiło. Jeszcze raz, bo chyba mi się wyłączyły, słuchajcie, kody, tak jest, jest odblokowane. Ale możemy dodatkowy efekt sprowadzić na nasze, nasze domostwo, ale to w trybie. Jak widzicie, w trybie, w trybie, przygody z simami. Jak widzicie, z pompki tu robi. Ale, nie w trybie budowania, a w trybie zwyczajnym gry. Klikamy lewy shift, lewy przycisk myszy. Możemy zresetować obiekt. Możemy też ustawić, czy będzie zabrudzony, czy nie. Zabróć, zabróć. Jak widzicie, możemy też umyć ten obiekt dzięki przyciskowi shift. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w trybie budowania, słuchajcie mamy pewne krzesło Klikając SHIFT i znaczek twardej, twardej z kwadratowego nawiasu możemy możemy słuchajcie nasze, widzicie nasze akcesoria, nasze stoły, krzesła i tak dalej możemy możemy powiększać do różnych rozmiarów, możemy też postawić takie krzesło i popatrzcie jak jest jak bardzo jest powiększone, możemy to oczywiście zmniejszać, możemy powiększać do gigantycznych rozmiarów, shift i twardy, twardy nawias, kwadratowy nawias. Przejdźmy może do teraz do samych kodów. Jeżeli chcemy zarobić dużą ilość pieniędzy, prawda? Brakuje nam. Wystarczy, że wpiszemy komendę mother lord, Mo, mother lord. Lo, lo, lodre, prawda? lody, lode. Dzięki temu, jak widzicie, 50 tysięcy ląduje na nasze konto. Jeszcze raz, mother, mother Lorde. Tyle, jeżeli chodzi o te cheaty. Natomiast, jeżeli chcemy na 1000, prawda, na 1000 simoleonów, to na przykład kod rose rosebud. Bud, rozbud, czy jakoś tak się to wymawia. Rosebud, tak się wpisuje. Tyle jeżeli chodzi, słuchajcie, o kody do The Sims. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, to zapraszam na mój kanał. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!